The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, jeśli dobrze liczę, to chyba 9. Zagrajmy w Lies of P. Witam się z wami tutaj na moście, gdzie pokonałem tego tutaj grubcia. Nie było za niego nic takiego szczególnie ciekawego, w sensie jedyna rzecz, jaka nowa wypadła, to było to. Kanister kwasu, ale oczywiście działa to tak samo jak kanister ogniowy, tylko zamiast ognia jest kwas. Poza tym jeszcze chyba okruchy gwiazdy i fragment słabego ergo i taki, wiecie, taki, i ten słabszy kamień do upgrade'owania broni. Zwykły, ale to tam. Półka oczyszczenia. W sumie jakby tutaj waliło kwasem co chwilę, to by się mogło przydać. Przecież nie wiem, czy kwas nie wchodzi, aby przypadkiem pod tego. Pod specjalny efekt. Jest moc. I oczywiście, że był tu Stargazer, no ja pierdolę. Ale patrzcie, kurde. Ja tu przybiegłem, ja tu nie zabiłem jeszcze raz tych marionetek. One tutaj już były martwe, był tylko ten ziomek. Nie było ani marionetek, ani tych... Kaplica Katedry Świętego Frangelika. Nie było ani ziomków, ani tych trupów, ani nie było marionetek. Był tylko ten wielki klot. Który? Czekaj, no, dobra, dawaj. Chcę zobaczyć, czy to był mini-boss? Czy to jest zwykły przeciwnik? Nie, to był mini-boss. Okej, no ale byłem blisko, blisko, byłem kurewsko blisko, żeby go rozwalić przy tym odcinku na końcówce, no ale... Unlucky. Jak ktoś tam pieprza na organach. Wy, którzy zgrzeszyliście, ukoszcie się pośród łez, naprzód mogą... ruszyć jedynie ci, którzy oczyścili swe dusze. Okej. Przejdę. The fuck? Co to było? Popełniona partytura churalna. Oryginalne nuty są nieczytelne. Zastosowanie lepka, niebieskie ciecz. Ktoś napisał. Aniele czemuś nas opuścił. Katedra mnie przeraża, chcę do domu. Każdej nocy z piwnicy dochodzi ryk potwora. Nawet gdy śpiewam pieśni, nie przestaję go słyszeć. Byłoby lepiej, gdyby arcybiskup był tu z nami, lecz jest pochłonięty modlitwą. Aniele, wysłuchaj naszych modlitw. Pomóż nam wrócić do domu, proszę. Okej. Co to był za stwór? Ja się pytam uczciwie i szczerze. Co, ja powiem, oczywiście mam iść w dół pewnie. YOLO. O, nagle muzyczka ucichła. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Fragment jasnego ergo. Co jest pusto? To mi akurat na rękę. Przecież cały czas muszę być... No niepewny, tylko muszę uważać, żeby za chwilę właśnie jakiś ten nie wyskoczył. Może na wszelki wypadek nie będę zaskakiwał. No. To jest za głęboko. Czy to był... Wchodzi w dół. A jest coś... A jest taki, który mi poradzi w kółę? No nie.
Co teraz? Ale jak poprowadź poniżej, no to chyba mogę przejść. Aha, dobra. Czy to nie jest woda, to jest po prostu kwas. Dobra, poczekaj, muszę sobie sprawdzić itemki. Tutaj. Zwiększa odporność. A to? Odporność specjalną, przełamanie, porażenie i zakłócenie. Dobra, uknijmy sobie. Dobra. Koci pył. Okej. Proszę, jak się przydało. Dobra, i zobaczmy teraz ten koci pył. Koci pył. Gdzie to będzie? Tutaj. Tymczasowo zwiększa dyskrecję. Specjalny pył niwelujący twoją obecność. Te literówka widzę na końcu. Tymczasowo pozwala unikać wykrycia, gdy podchodzisz do wroga od tyłu. Nie zapobiega jednak zauważeniu ani wykryciu przez wrogów o czułych zmysłach. Specjalny pył, który pozwala ci poruszać się dyskretnie niczym kot. Tropiciele bardzo lubili go ponoć używać, kiedy szpiegowali przeciwników. Okej, czyli taki cukierek Gecina, powiedzmy. No, plus minus. Trochę wątpię, że będzie to miało opcję użyj i jesteś niewidzialny, ale... Czy byłeś niewidzialny? Jesteś mniej widoczny, no bo oczywiście w Sekiro, kiedy używaliśmy cukierka Gacina, to nie byliśmy tak turbo niewidzialni, tylko po prostu byliśmy zakamuflowani, tak bardziej do otoczenia. Ale dalej dało się nas wykryć. A, jasne. Super. Błoń. Katalizator baśni, jak miło z twojej strony. O, jedno. Aha? Czekaj, ja mam tutaj wejść, przepraszam bardzo. Skoczyć nie doskoczy. A tutaj nie ma takiego fajnego przejścia. Z tego zejść? A, no chyba tak. Tu zaskoczyć, to wziąć i to zabrać. Najlepiej nie zginąć po drodze. Co jest? Widzicie to? Ten, patrzcie tego, jaki zesrany w ogóle. Nie ten, ten tutaj, w kącie. Takie... Zastygł po prostu w przerażeniu. Ale to wygląda normalnie, kurde, jakby ktoś się bawił grzybem z The Last of Us. W mojej opinii przynajmniej. W sumie nie wiem, co to jest, nie, ale... To mógłbym też nazwać, nie wiem... Słonikiem Ergo, chyba? Szedł? Dobra, tu pojechał mu zerwanie i to skoczyć, tak mi się wydaje. O! A, dobrze. No, Pinokio, na górę. Co dalej? Idę tędy. Tylko ta mi tam będzie teraz przeszkadzała. Dobra. Mam dwa termity. Chociaż pytanie, czy nie lepiej byłoby po prostu przejść na YOLO? Będzie ją ominąć? No właśnie, bo to mnie lekko odpycha jeszcze. Nice, udało się.
Nie! Jezu, ale fuks! Ale fuks! Stuprocentowy fuks! Dobra, jakbym chciał iść tutaj, to gdzieś dojdę? Nie bardzo. Dobra, czy skakuję niżej. Stuprocentowy fuks! Już bym pewny, że zginę, ale na szczęście nie. Dobra, troszkę życia stracę, no ale... trudno. Dobra, spróbuję przejść i dawać od razu. Teraz się nie powinien nabić. Nie? To jest fajne, że ten rozkład nie zadaje mi obrażeń, kiedy przez to idę. Zakładam, że to jest pewnie trucizna. Jakby to przerobić, jakby się odnosić do Dark Soulsowych mechanik, no to rozkład to pewnie dla marynetki jest coś jak trucizna, bo będzie niszczyło konstrukcję. Zresztą, kto wie, może to jest bardziej odpowiednik kwasu, który będzie mi się przeżarał przez tą. Czy przeżarał mi broń. Co? Bang, bang, bagarang! Dało się. 130 ergo jest warte, to coś. Sobie, naprawdę ciekawi mnie, co tu jest, bo ewidentnie to... co, czymkolwiek są te stwory, ludźmi to oni już dawno nie są. Dobra, może nie będę tego terminu używał. Szkoda. I to był taki balans z moją zewnętrzną kamerą, że ja pierdolę. Serio, okrug gwiazdy? No to jest akurat ostatnie, co musiał tu znaleźć. I może z przeciwników drobić i dość nieźle dropi z marynetek w kracie w początkowej lokacji. Więc tutaj to jest mi troszeczkę zbędne. Pewnie póki co. Jak trafię na jakiegoś bossa, to z tym będę miał problem, to pewnie będę czuł, że to jest mi... Dobra, może nie niezbędne, ale mega pomocne. Oczywiście nie muszę totalnie korzystać ze zjaw. Mogę... Okej. Okay. Dzida. No kurde, jeszcze zdążyło. Ty gre pa pa pa! Ty gdzie? Jak? Dobra, jestem już tutaj. Powiem wam, odkryłem dość ciekawą rzecz. Ja się dziwię sam sobie, że tego nie sprawdziłem wcześniej. Mianowicie, w momencie, w którym leci na was pocisk, ten pocisk, tak jak w Sekiro, da się sparować. Każdy. Nawet te pociski, które dają ładunki, które nabijają efekt statusu. Tak jak w Sekiro do mnie strzela i tak samo tutaj rzucają coś tam, mogę też to sparować. Normalnie mogę przyjąć, mogę albo zrobić gardę idealną i z tego nie dostać w ogóle damage'a, albo mogę zrobić zwykłą gardę i dostać trochę damage'a. Dobra, YOLO. No, fuck you! Głupio zginąć zaraz obok tego erga. Kurde, mam trochę za wielką broń na takie. Dobra, mam coś może mniejszego? No mam. Mam to. Będzie bidziak. O, dobra. Super. Dobra, wychodzą coś mniejszego. Znaczy wróć większego. Ciemne sobie. No. Okej, okay, tam. Chyba znowu ten mini boss się tam czai. Co
to jest? To jest kuk chyba na dole. Arcybiskup nie żyje, ci, którzy są wciąż przy życiu, uciekają przed umarłymi. Okej. Okay. To się czai, kurwa. O, a nie, dobra, to nie jest ten miniboss. Skubany, zaś się schował za dużo. Zostaje, że mogę rzucić. Patrzę. Pyk. Nawet do statusu nie będzie nabijał. Ty się pal. Nie wierzę, akurat nie wlazłem w ten atak. Okej, okay, coś tutaj mamy. Fragment słabego Ergo. Okej. Okay. Ciekawe mnie, czy na przykład w tych ulepszeniach za kwarc, albo za synergię, albo za sam kwarc, odblokuje się na przykład możliwość regeneracji po prostu zdrowia. Bo jedno bądź drugie byłoby naprawdę zajebiste. Może chociaż jakiś amulet znalazł, który będzie mi to dawał. Tak, to trzeba jeszcze wymierzyć czas. Dobra, tutaj będzie takie w miarę duże. To spali cały ten kwas na dole? Nice! Czekaj, czy mogę to zrobić sam? W sensie rzucić tam coś, co się pali. Who knows? Dobra, mam przez jakieś kółka zębate? Wydaje mi się, że tak. Dobra, mam 5. Okej, okay, akurat 5. Dobra, to myślę, jak ją trafię, to ją powinno zrzucić. Yep. Nie naprawdę przeszedł tego upadku. Dobra, czy coś tu jest na bokach? Tutaj nie ma nic, tu nie ma nic, tam nie przejdę. Dobra, czy teraz muszę skoczyć tutaj? O! No nie! No nie wierzę! Co? Co to miało być? Ja się pytam! No jakiś odcinek debilnych śmierci normalnie dzisiaj jest. O proszę, tu jest dalsze przejście. To ciekawe. No serio! Boże, minimalnie za wolno! Dobra, z ciekawości zobaczmy, co jest tutaj. O, okej, okay, dobra. Myślę, że nie mam klucza, ale jednak mogę wejść. Jakiś skarb. Proszę, proszę. Dziwo, nic tego nie pilnuje. Okej, okay, co jest w środku? Rzemieślniczy zaszyfrowany pojemnik! Okej. Okay. Sekretna wskazówka, dobra. Chcę to sprawdzić teraz. Bo to oczywiście będzie tutaj. Czekaj, gdzie to jest? Tutaj. Zaszyfrowane urządzenia magazynujące w kształcie metalowego cylindra. Venini może być w stanie je rozszyfrować, jeśli go poprosisz. Urządzenia magazynujące, które ukrywają tajemnice poprzez szyfrowanie, cieszyły się popularnością wśród elity kratu. Naturalnie istniały również urządzenia dekodujące, przeznaczone dla klas niższych, większość jednak uległa zniszczeniu. Okej. Okay. Sekretna wskazówka, ale w jakim sensie? Jeśli autentycznie człowiek teraz był w
z powrotem w Dark Souls 1 i przychodził w fortecę Senna, bo autentycznie żadna lokacja gdziekolwiek ja grałem w jakąkolwiek grę tak mnie wkurwiła jak forteca Senna, tej durne kładki, kurwa. Tu jest tak samo. Stać, jakbym wydał wszystkie ergo, które mam przy sobie. 700, 1700, 2300, 2800, nie, nie byłoby nic. 3 coś potrzebuję. Isn't this a cryptic vessel? Well, I would expect nothing less from you. What I mean, of course, is that this is a humble invention of mine. A cipher device. Once your information is locked in here, only you can get it out. Of course, once people realize the value of a truly unbreakable way to keep secrets, knockoffs flood the market. The trials and travails of true genius, forever copied, never credited. But I admit, even some of these knockoffs could still hold secrets. You're welcome to take a crack at, cracking it. Who knows? It could lead you to something truly valuable. Or at least more practical. May I be of assistance? I can decipher this in moments, if you'd allow me. I admit I'm a bit rusty, but it's all starting to come back to me. Genius never sleeps and never truly abandons the truly brilliant. What? No, of course I didn't read the contents. Who has time to read anymore? But I could help you read it if you want to. Okej, odcyfrowanie rzemieślniczego zaszyfrowanego pojemnika. Co mi to dało w takim razie? Rozkazy. Ściągnąć marynetkę zwisającą z mostu alchemików na bulwar Elysium. Okej, wiem gdzie to jest. Wiadomość od Adeliny. Droga Adelino, masz przygotowane schronienie. To apartament przy bulwarze Elysium. Możesz tam poczekać, aż wszystko się uspokoi. Wysłana przeze mnie osoba cię stamtąd zabierze. Jeśli dostaniesz się na most alchemików przy bulwarze Elysium, będziesz bezpieczna. Adres i klucz są ukryte w marionetce zawieszone na moście alchemików. Poproś swojego ochroniarza, żeby się nią zajął. To schronienie miało być naszym pierwszym domem, ale może następnym razem się to uda. Żeby odpracować to, co zaszło, muszę odeskortować alchemików. Ruszamy do katedry świętego Frangelika, a potem aż na wielką wystawę. Może celem misji jest dostarczenie leku na zespół petryfikacji uchodźcom. Wrócę, jak tylko to załatwimy. Okej. Dobra. Mam już serdecznie dość tej katedry na dzisiaj. Już wystarczająco mnie wkurwiła, więc z chęcią wymienię sobie po pierwsze rączkę na hak, bo chyba będzie on potrzebny, żeby ściągnąć tę marynetkę. I z chęcią sprawdzę cały ten... Droga Minori? Aha, dobra, to mi pokazuje tę babkę. Tylko ciekawe mnie, czy ja mogę ją z nią teraz pogadać? Czy może ten... Czy może muszę coś innego tam zrobić? Wnętrze domu, ratusz. Chyba tak, ratusz. Ratusz będzie najbliżej. To było podziwne. Zero dniki erga? Ale myślałem, że ergo to jest kryształ, nie jakiś grzyb. Bo chyba tylko grzyb może zero dniki wytwarzać, co nie? To było co? To było to śmierć marynetki, jak mi się wydaje. No i zobaczmy. Typie, no bez jaj,
Serio? O! List z adresem azylu. Bulwar Elysium 21B. Cały Jadalina, klucz w załączniku. Okej. Okay. Aha. Okej. Okay. Czyli to tyle. Dostałem lokację. To. Gdzie to jest? Tutaj. Dostałem takie coś. Okej, okay, chyba wiem, gdzie to jest. Tylko jakby mam ten klucz faktycznie, bo nie wpadł mi żaden. Bez klucza to tam raczej się nie dostanę. Zobaczcie, skąd będzie bliżej. Bo to było gdzieś na początku. Chyba lepiej się będzie z Targezerem teleportować, niż tam iść z buta. Dobra, pewnie wam wyciąłem całe to latanie po tym bulwarze, bo przeszedłem go dość w dużym stopniu, ale nie znalazłem praktycznie w ogóle tego miejsca. Okej, już mi stać. You're changing somehow. That is how you are unique. You can go beyond a puppet's limits. I don't even know if Geppetto is aware of this. Learn from how humans behave. How they feel. Even lie if you must. Those lies may change you, may rewrite reality. Lies are a weapon used by humans who thrive in a world of deception. No, trochę prawda. I'll use my power to help you. Dobra, jesteśmy na jeden punkcik, no to... Myślę, Wigor pójdę. Przybierz Wigor, witalność. Żeby że jesteśmy tak pochodźmy, pochodzę, zobaczmy, czy ktoś ma coś nowego do powiedzenia. People have no idea. Thanks for keeping. Nie ma Antonia, niestety. Kurde, aż co zobaczę, co tam miał ten. Pulcinello. To the house of Anya. Czy tam Pulcinella. Korki po sztuce. I te wyściółki. Dobra. Jedną bym sobie kupić nawet, ale to jest bez I know my way around. Lepsz broń. A sobie dobra, jak już jesteśmy. Zobaczmy. Jeden kamyczek. Bym musiał wykorzystać. Dobra, no to możemy użyć tego ergo, bo dość często z tej broni korzystam, więc czemu by jej nie upgrade'ować. A jak się znajdzie coś lepszego, no to pewnie zdążę sobie znaleźć jeszcze w cholerę tak naprawdę tych wszystkich kamieni. Ona nic ze sprzedaży nie ma. I always well. Venini ma tylko wymianę tego. To mogę zrobić sam, a pogadać nie mamy o czym. Dobra. Do tego coś się welcome nawet pojawiło. To hotel. Nie, ciągle ma to samo. A aż szkoda. Naprawdę szkoda. Katalizator baśni. Co mogę mu sprzedać w sumie? W sumie nawet nie wiem, czy jest cokolwiek, co bym mógł mu sprzedać. Co, to, co tutaj mam, to na bieżąco... Żeby na bieżąco. W miarę na bieżąco wykorzystuję. To nie znalazłem się takich rzeczy, którą mógłbym faktycznie chcieć tylko i wyłącznie sprzedać. No, poza ewentualnie broniami do rzucania, no ale... Akurat w tym Souls-like'u dość przydatne jest mieć zawsze pod ręką coś, co można komuś rzucić w ryj. The city ask me. Dobra, tutaj Geppetto też nie ma nic do powiedzenia. No szkoda, wielka szkoda. Dobra. No to co, w takim razie łapa z powrotem na Lamberga. No i co? Lecę w takim razie do tej całej kaplicy. No i spróbuję ją w kolejnym odcinku. Może nie przejść, ale eksplorować dalej. Tylko troszeczkę pewnie zajmie mi dojście do miejsca, w którym zginąłem.
wcześniej. Ale kto wie? Może w końcu się uda. Może w końcu się uda. To nie dobrze. Na tym to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Cześć!